Pierwsze pytanie, kiedy mówimy o Wojciechu Korfantym jako demokracie, to pytanie, które dotyczy jego temperamentu politycznego. Czy to był polityk letni, czy to był polityk gorący, czy to był polityk wulkaniczny? To jak trzeba odpowiedzieć na to pytanie? Wojciech Korfanty był taki, jak na okładce tej książki, miał nerw polityczny. Był człowiekiem kategorycznym, ale człowiekiem konsensusu, człowiekiem, który potrafił z ludźmi rozmawiać, który czasami potrafił zawierać trudne kompromisy, który zdawał sobie przede wszystkim sprawę z tego, że nie da się niczego załatwić w pojedynkę. Pierwsze lata Wojciecha Korfantego jako parlamentarzysty to częste wizyty w Berlinie, w Reichstagu. Największy sukces tych czasów? Wojciech Korfanty odniósł sukces, który polegał na tym, że został zapamiętany. W Reichstagu, w którym zasiadało przecież kilkuset posłów, on jako człowiek z peryferii ówczesnego państwa niemieckiego zabłysnął jako ten, którego trzeba słuchać. Człowiek, który ma poglądy różniące się od tego, od poglądów wyrażanych przez innych posłów, ale poglądy ważne, ciekawe, i to był sukces Wojciecha Korfantego, że już od pierwszych miesięcy swojej działalności parlamentarnej zwrócił na siebie uwagę. Jak to się dzieje, że Wojciech Korfanty w czasie swojej bardzo długiej kariery politycznej, kariery parlamentarnej wywołuje tak skrajne emocje? Wojciech Korfanty nie mógł dotrzymać tych obietnic, które w ciągu swojej działalności politycznej składał. Bo taka jest już natura polityki i to przydarzyło się nie tylko Wojciechowi Korfantemu. Ale te nadzieje, które wywołał u ludzi, którzy w pewnym momencie mu zawierzyli, sprawiły, że później wiele osób miało do Wojciecha Korfantego pretensje o to, że Górny Śląsk, że Polska nie są takie, jakie były w obietnicach Wojciecha Korfantego. Pierwsza wielka kampania polityczna Wojciecha Korfantego, pierwszy krok w stronę błyskotliwej kariery parlamentarnej to wygrane wybory. Wybory, które wibrowały emocjami, które rozgrzewały wyobraźnię na Górnym Śląsku, które pchnęły do wielu komentarzy, również prasę berlińską. Jak Wojciech Korfanty wygrał swoje pierwsze wybory? Był rok 1903, kiedy Wojciech Korfanty wystartował po raz pierwszy w wyborach do Reichstagu. Wydawało się, że nie ma żadnych szans. Startował przeciwko politykom, którzy mieli dużo większe doświadczenie. On w tamtym momencie miał dopiero 30 lat i nie tylko miał przeciwko sobie polityków, ale miał przeciwko sobie potężnego kardynała, biskupa wrocławskiego, któremu się naraził. Ale Wojciech Korfanty miał talent do prowadzenia kampanii wyborczej. On w trakcie kampanii wyborczej zaglądał w takie miejsca, w których nie byli obecni jego konkurenci i w dwóch turach, bo w pierwszej turze nie udało mu się wygrać, w dwóch turach wygrał, zdobył mandat posła do Reichstagu. Te najważniejsze momenty w karierze Wojciecha Korfantego, karierze politycznej, to oczywiście odzyskanie przez Polskę niepodległości. Ten kluczowy moment do władzy dochodzi Józef Piłsudski. Jak to się stało, że Wojciech Korfanty wtedy nie wspiął się na sam szczyt? Józef Piłsudski na ten szczyt wspiął się i został do swojej śmierci praktycznie.
mając gigantyczny wpływ na całe polskie życie polityczne, Wojciechowi Korfantemu się to nie udało. Jak to się stało? W 1918 roku, kiedy Polska odzyskiwała niepodległość, do Warszawy został przywieziony z Magdeburga niemieckim pociągiem Józef Piłsudski. Wojciech Korfanty w tamtym momencie przebywał jeszcze w Berlinie. Udało mu się dostać do Warszawy kilka dni później, ale to było o kilka dni za późno. W tym momencie karty rozdawał już Józef Piłsudski. I chociaż ulica warszawska skandowała, że Wojciech Korfanty powinien zostać premierem, Józef Piłsudski na to nie chciał się zgodzić. I to Józef Piłsudski decydował, bo miał za sobą poparcie przede wszystkim wojska i poparcie najsilniejszych partii politycznych. Wojciech Korfanty w najbardziej gorącym politycznym czasie trafia do Poznania. To czas, kiedy wybucha tam powstanie doprowadzające do tego, że Wielkopolska staje się częścią Rzeczpospolitej. Jaka była rola w powstaniu wielkopolskim Wojciecha Korfantego? Ten epizod z życia Wojciecha Korfantego jest mało znany, bo Wojciech Korfanty jest kojarzony przede wszystkim z Górnym Śląskiem, ale gdyby nie Wojciech Korfanty, losy powstania wielkopolskiego pewnie potoczyłyby się inaczej. Kto wie, może nawet powstanie wielkopolskie nie zakończyłoby się sukcesem, bo Wojciech Korfanty decydował o politycznej stronie powstania wielkopolskiego. Po zakończeniu I wojny światowej życie polityczne wcale nie obniża swojej temperatury. Szczególnie życie polityczne na Śląsku. Na Śląsku mamy trzy zrywy, które doprowadzają do tego, że część Górnego Śląska zostaje włączona do Rzeczpospolitej. Jaka była rola Wojciecha Korfantego w tym procesie? W 1920 roku Wojciech Korfanty został polskim komisarzem plebiscytowym. Na tym stanowisku przydały się jego kwalifikacje parlamentarne, jego doświadczenia demokratyczne. Te wszystkie umiejętności, które zdążył nabyć podczas wcześniejszej swojej działalności politycznej. Konsekwencją tego, że Wojciech Korfanty był polskim komisarzem plebiscytowym, była następna rola Wojciecha Korfantego. Od 3 maja 1921 roku Wojciech Korfanty stał się dyktatorem III Powstania Śląskiego. I trochę na przekór nazwie tego jego stanowiska, on musiał na tym stanowisku dyktatora III Powstania Śląskiego również wykazać się umiejętnościami politycznymi, przede wszystkim umiejętnościami politycznymi, bo stroną wojskową Powstania Śląskiego decydowali i dowodzili inni. Piłsudczycy zarzucali Korfantemu, że to przez niego tylko tak niewielki fragment Górnego Śląska został przyłączony do Rzeczpospolitej. Czy to prawda? Czy to jest jego wina? Czy można było wtedy ugrać więcej? Czy można było przyłączyć cały Górny Śląsk do Rzeczpospolitej? Korfanty bronił się przed tym zarzutem w ten sposób, mówiąc, że dzięki niemu ten kawałek Górnego Śląska został przyłączony do Polski, a bez niego nawet ten mały skrawek Górnego Śląska do Polski nie zostałby przyłączony. I biorąc pod uwagę to, co wtedy się działo w trakcie III Powstania Śląskiego, chyba więcej racji w tej sprawie miał Wojciech Korfanty, bo gdyby nie Wojciech Korfanty, w ogóle nie byłoby kwestii, czy Górny Śląsk, kawałek Górnego Śląska przyłączyć do Polski. To Wojciech Korfanty próbował wymusić na mocarstwach zachodnich, żeby dużo większą część Górnego Śląska przyłączyć do Polski.
Stąd wzięła się słynna linia Korfantego, czyli linia graniczna, którą Wojciech Korfanty wyznaczył dosyć odważnie, dużo bardziej na zachód niż ta granica ostatecznie została wytyczona. Taki niewielki spłachetek, który został przyłączony do Rzeczpospolitej, fragment Górnego Śląska, to 70% produkcji przemysłowej całej Rzeczpospolitej, bez której trudno sobie wyobrazić, żeby kraj mógł starać się zmodernizować. Wojciech Korfanty, żeby przyłączyć Górny Śląsk do Rzeczpospolitej, decyduje się na rozwiązanie zbrojne. Czy to przeczy jego szczerości bycia europejskim demokratą? Powstanie zbrojne, trzecie powstanie śląskie, w zamyśle Wojciecha Korfantego miało być tylko demonstracją, miało być tą kartą przetargową. I Wojciech Korfanty w taki sposób pokierował właśnie trzecim powstaniem śląskim, żeby osiągnąć sukces już na początku i jak najszybciej działania zbrojne wygasić, co mu się zresztą udało. Co mogło się stać, gdyby te działania zbrojne nie zostały tak szybko wygaszone? Niemcy, chociaż nie mogli posiadać na Górnym Śląsku regularnego wojska, mieli nad powstańcami przewagę i gdyby to powstanie śląskie potrwało chociaż odrobinę dłużej, wówczas Niemcy pewnie odzyskaliby zajęty przez powstańców na początku teren, a wtedy ten argument Wojciecha Korfantego, że należy przyłączyć te tereny do Polski, upadłby pewnie w rokowaniach politycznych. Część Górnego Śląska staje się, zostaje włączona do Rzeczpospolitej. Śląsk politycznie jest odrębny od reszty Polski, staje się autonomicznym województwem śląskim. W Katowicach obraduje Sejm Śląski. Czy jedną z największych gwiazd tego Sejmu był Wojciech Korfanty, czy był tym najważniejszym aktorem na śląskiej scenie politycznej? Wojciech Korfanty był istotnym aktorem tego Sejmu Śląskiego, ale miał już w tym czasie wielu wrogów, przede wszystkim wrogów na samym Śląsku, którzy zarzucali Wojciechowi Korfantemu, że nie dość bardzo kocha ten Śląsk, że dla niego Górny Śląsk jest mniej ważny niż kariera w Warszawie. To były zarzuty niesprawiedliwe, ale z tymi zarzutami musiał się już w tamtym czasie mierzyć Wojciech Korfanty. Tym kluczowym rokiem dla II Rzeczpospolitej jest rok 1926, przewrót majowy, który gwałtownie zmienia sytuację w całym kraju, sytuację polityczną. Wojciech Korfanty, można powiedzieć, zostanie zepchnięty do głębokiej opozycji, zostaje zepchnięty na margines. Zderzenie dwóch koncepcji, dwóch idei opisujących Polskę. Wojciech Korfanty to europejski demokrata, Józef Piłsudski to osoba, która miała zupełnie inny pogląd na świat polityczny niż Wojciech Korfanty. Zamach majowy z 1926 roku oznaczał dojście do władzy Józefa Piłsudskiego i oznaczał kres ambicji politycznych Wojciecha Korfantego, bo od tego momentu o tym, kto będzie sprawować władzę, w mniejszym stopniu już decydowały wybory parlamentarne, a w większym stopniu wola samego Józefa Piłsudskiego. Ale właśnie w tym momencie pokazała się też cała demokracja Wojciecha Korfantego. On w momencie zamachu majowego dostał propozycję, aby zbrojnie przeciwstawić się temu zamachowi, aby wysłać oddziały wojskowe przeciwko tym oddziałom wojskowym, które były wierne Józefowi Piłsudskiemu. I
Wojciech Korfanty uznał w tamtym momencie, że są sprawy ważniejsze, że lepiej nie ryzykować wojny domowej. Po zamachu majowym stopniowo Wojciech Korfanty jest coraz bardziej marginalizowany, spychany do podziemia. Wojciech Korfanty za swoje poglądy trafia do więzienia, a potem na wygnanie. To chyba jedna z najsmutniejszych kart polskiego parlamentaryzmu okresu II Rzeczpospolitej. Dla niektórych osób to, co stało się z Wojciechem Korfantym, czyli to, że w 1930 roku został wtrącony bez wyroku sądowego do twierdzy brzeskiej, a 5 lat później został zmuszony do emigracji, bo gdyby nie wyjechał z Polski, zostałby uwięziony prawdopodobnie ponownie. Wszystko to pokazuje, przynajmniej dla niektórych osób, że demokracja w Polsce międzywojennej przegrała i razem z porażką demokracji w Polsce dokonała się też porażka Wojciecha Korfantego i jego miłości do demokracji.